Szczęść Boże! Przekaz Świętego Michała Archanioła do Luz de Marii, 26 września 2024 rok. Przychodzę do was na boski rozkaz, umiłowane dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Czas płynie szybciej, boskość na to pozwoliła. Jest przed wami tak wiele znaków, znaków które powinny skłonić Was do otwarcia oczu, abyście byli przygotowani. Tak wiele słów, które otrzymaliście, aby nie dać się zaskoczyć ujawnionym wydarzeniom, ponieważ będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo. Przeciw królestwu będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Ewangelia, według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 6-7. To jest napisane, to co się dzieje, dzieci, to co macie przed oczami i widzicie, ale jakby to były miraże. Spełnia się przed wami, a wy w to nie wierzycie. Chodzicie. Będąc duchowo ślepi, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ale nikt nie zna dnia i godziny, nawet aniołowie w niebie, tylko mój ojciec. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 25, wers 35-36. Ludzkość żyje, obrażając naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Żyje w głupocie tego świata. W jednej chwili zgiełk ucichnie i zapanuje całkowita cisza. Umiłowane ludu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa. Nadchodzi ciemność, nie tylko ta spowodowana zaciemnieniem, które dotknie wszystko, co zbudował człowiek, ale ciemność duchowa uwydatni się w tych, którzy nie kochają, nie uwielbiają nie czekają na króla królów i pana panów apokalipsa według świętego jana rozdział 19 wers 16 wiara jest konieczna w każdym czasie dzieci w miarę rozwoju wydarzeń nasz umiłowany anioł pokoju jest bliżej was on chce abyście byli miłością braterstwem i szacunkiem Abyście mogli zachować niezachwianą i silną wiarę, nie oddalając się od niej. Nasz umiłowany anioł pokoju przychodzi do Was, gdy jako młody mężczyzna, aby traktować Was z miłością, jak nakazuje pierwsze przykazanie prawa Bożego. Kochajcie Boga nade wszystko, a bliźniego swego, jak siebie samego. Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdział 22, wers 37-39 Istotą braterstwa jest ofiarowanie go wam, waszym braciom i siostrom. Anioł pokoju wie, że siła tkwi w pokoju wewnętrznym. Wie, że siła dzieci Trójcy Przenajświętszej znajduje odzwierciedlenie w pokorze, jako posiadacie. Przynosi słowo Boże i nie będąc boskim, Rozpoznajecie w nim mądrość, inteligencję, radę, siłę, wiedzę, pobożność i bojaźń Bożą. Będzie to wymagało od Was przyprawy miłości i pokory. Dzieci, pozorne traktaty, które dążą do pokoju, nie niosą w tej chwili prawdziwych intencji. Obudźcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Obudźcie się, pokój jest daleko. Wy, którzy kochacie naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie pośrednikami pokoju, jako dzieci naszej królowej i matki, bądźcie świadkami miłości, która mieszka w Was. Istnieje duchowa etykieta, która szczegółowo opisuje, jak pracuje lub postępuje ktoś, kto jest prawdziwym dzieckiem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Cierpliwość jest błogosławieństwem, pokora jest wymogiem. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Kanadę, módlcie się za moje dzieci z Palestyny i Chin. Módlcie się za Indie, które są w niebezpieczeństwie. Prześladowania religijne mają charakter masowy. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się, ziemia zostanie wstrząśnięta w większości krajów. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Mistyczne ciało Kościoła cierpi. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, aby rząd światowy nie przejął ostatecznej kontroli nad ludzkością. Dzieci, ludzkość ujrzy ogień spadający z nieba. Zmocnijcie swoją wiarę, abyście mogli rozeznać w tym miesiącu poświęcony nam obrońcom tronu Ojca, waszym opiekunom. Błogosławię was w szczególny sposób Święty Michał Archanioł